Z łaski Chrystusowej. Dwudziesty drugi rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa. Dwudziesty drugi rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: Oto ja. I rzekł: Weź syna swego jedynaka, swego Izaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaka, narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Rzekł Izak do ojca swego Abrahama: Tak, ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa. A gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje, dlatego mówi się po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał Pan anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę Cię tak licznie, potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Berszeby i mieszkał Abraham nadal w Berszabie. Amen. Jedyne wydarzenie w ludzkiej historii i w Słowie Bożym: Abraham, człowiek Boży, przyszedł, aby był wypróbowany przez Boga. Znamy tą historię, znamy ją, ale chcę zobaczyć dzisiaj z łaski Chrystusowej tego człowieka, jak stanął od samego początku w obecności Boga, jak chodził z Panem w swoim życiu, ale chcę też zobaczyć dzisiaj na słowa, które powiedział i które są dla nas dzisiaj, dla każdego chrześcijanina i dla każdego, który wzywa imię Chrystusowe. Na początku zobaczmy, że ten człowiek był z Nur Chaldeon. Abram było jego imię na początku, urodził się tam.
I w pewnym momencie, jak wzięli ślub, wziął ślub Abraham, wziął ojciec Abrahama, i wyszli z Nur Chaldeon. Wyszli z miejsca, gdzie mieszkali i odeszli, bez wiedzenia, gdzie pójdą. Doszli do Haran i tam umarł ojciec Abrahama i Bóg po raz pierwszy tam przyszedł i nawiedził i rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Wyjdź od swojej rodziny, tam gdzie się wychowałeś, tam gdzie żyłeś, tam gdzie się przyzwyczaiłeś, abyś żył, przez wszystkie te lata, które się wychowałeś, wyjdź stamtąd. I to jest głos Boga. I zaprowadzę cię do innej ziemi, do innego miejsca, tam gdzie nie wiesz. I nie wytłumacza mu Bóg, ale obiecał mu tylko. I uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. Wielkie błogosławieństwa, wielkie obietnice Boże do człowieka Abrahama. Wiemy bardzo dobrze, że Bóg nie ma względu na osobę i czyta bardzo dobrze serca ludzkie, tak jak teraz czyta nasze serca. Ale pocieszające jest, że czyta Bóg serca wszystkich ludzi, bo my nie wiemy, my widzimy zjawisko, ale Bóg zna serca. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Obietnica Boga poprzez usta Boga do człowieka Abrahama. I teraz Abraham stoi z zapytaniem: pozostanę tutaj w Haranie, pójdę do z powrotem do, czy będę posłuszny głosu Bożemu? My w pewnym momencie usłyszeliśmy głos Boga, jak wezwaliśmy imię Chrystusa, jak powiedzieliśmy: Chrystusie, zbaw nas. I popatrzyliśmy na niebo i na krzyż, na Golgotę, tam gdzie Chrystus wylał swoje grzechy, nasze grzechy, bo On był bezgrzeszny. I usłyszeliśmy głos Boga, który mówił nam: wyjdź teraz z ziemi swoich ojców, wyjdź teraz z tego, co znałeś, wyjdź teraz z grzechu, wyjdź, wyjdź, odejdź. Bo tam jest śmierć, tam króluje śmierć, tam jest zguba. I pójdziesz do innej ziemi, którą ja ci pokażę. I nie znasz ty tej ziemi, ale powoli Bóg nauczy nas. Tak nie czyni Bóg. Pokazuje nam ziemię, na którą oczekujemy. I my pozostawiliśmy stare rzeczy, grzech. Skazaliśmy w imieniu Chrystusa, wyzwolił nas Bóg i wychwalamy Go. I wsadził nas Bóg do otoczenia świętego, do Kościoła Chrystusowego. I wychwalamy Go. Codziennie wychwalamy Go, bo dodał nas Chrystus do tego, do tej arki, do Kościoła Chrystusowego, gdzie jest Słowo, Duch Święty, miłość, i tego nie ma w świecie, na zewnątrz. I to wiemy, jak ja przyszłem pierwszy raz do kościoła, zobaczyłem miłość braci i powiedziałem: gdzie oni wszyscy byli? Gdzie była ta miłość? Jak jest możliwe, aby ci ludzie mieli tyle miłości? Ja wtedy zrozumiałem, że to był Bóg, który dawał nam miłość i aby nam dawał więcej. Ale wyszliśmy, posłuchaliśmy głos Boga. I powiedzieliśmy: Panie, odejdę, posłucham Twój głos,
i będę oczekiwał, aż dotrę do końca, do ziemi wiecznej, do ziemi górnego Jeruzalemu. I to było przykazanie Boga do Abrama. I on posłuchał ten głos i nie wiedział, gdzie ma iść. Krążył, zobaczymy, że krążył i mieszkał w namiotach, naprawdę oczekując, aby Bóg mu pokazał tą ziemię, gdzie miał zamieszkać. I w samym tym okresie, bo żona jego Sara, i wiemy, była niepłodna i nie mogła mieć dzieci, przyszedł Bóg i dał mu inne obietnice. I powiedział mu: ja wzbudzę z ciebie pokolenie, ja odziedziczę ciebie dzieckiem, które wyjdzie z ciebie. I wielki Abram i jak już był w, do, nos, był w podeszłym wieku i jego żona bezpłodna, i przyszedł głos z Boga i powiedział mu coś, co jest niemożliwe, coś, co nie może się stać po ludzku i co się nie mieści w logice ludzkiej. Nie mieści się w logice ludzkiej. Ja zrobię, że uczynię pokolenie twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Wielkie obietnice. I kontynuuje Bóg i mówi człowiekowi temu. Urodzi Sara na przyszły rok, za rok urodzi syna tobie. Obietnice piękne Boga. I nadeszła godzina, i że Bóg wypełnił tę obietnicę. Przyszła godzina, że poprzez wszystkie te wydarzenia przyszedł Bóg i wypełnił obietnicę, bo Bóg jest wierny. Dlatego chcę, aby nam pozostało w sercach dzisiaj, że Bóg jest wierny w obietnicach, jest prawdziwy to, co ci powiedział. I osobiste rzeczy, i kościelne rzeczy, i rodzinne rzeczy. Jak to jest widoczne, że to jest niemożliwe, jak się nie mieści w moich myślach, jak się to stanie, niech się nie załamuje, niech się nie załamuje to, ale miej wiarę, tak jak Abraham, uwierz w to, co powiedział Pan, bo przyszła chwila, gdzie Bóg, który dał obietnicę, podarował mu syna Sary, Izaka. I to jest syn obietnicy. I poprzez tego został pobłogosławiony Jakub i dotarliśmy do Chrystusa i poprzez Chrystusa wszystkie narody ziemi, które wierzą dzisiaj w imię naszego Pana. I to było życie Abrahama. I mówi Słowo Boże, i po tych wszystkich wydarzeniach, po tym chodzeniu, które miał Abraham z Bogiem, poszedł z Panem, rozkoszował się w obietnicach Pana, mówił z Bogiem, rozmawiał z Bogiem, miał zwyczaj, aby ofiarował Panu, modlił się do Boga. Bóg wypróbował Abrahama i powiedział do niego: Abrahami, on powiedział, oto mi przyszła godzina próby. Przyszła godzina, aby Bóg wypróbował wiarę Abrahama. Znając Bóg, że Abraham jest wiernym człowiekiem, ale i dla Abrahama, ale i dla nas wszystkich, którzy czytamy Słowo Boże dzisiaj, abyśmy zobaczyli, że Bóg podarował nam coś, dał nam coś, pobłogosławił nam w czymś, ale Bóg chce nas też wypróbować. Chce zobaczyć. Będziemy wypróbowani w tym, co Bóg nam podarował, czy będziemy niewierni w tym, co Bóg nam podarował. Abraham był wierny do tego momentu. Jak pomimo tego wpadł w niewiarę. Ale pozostał do końca i
rozkoszował się w obietnicy, ale przyszła godzina, mówi nam Słowo Boże, aby Bóg wypróbował Abrahama, aby go wypróbował. W liście do Rzymian. Przychodzi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, mówi nam o Abrahamie w dwóch momentach szczególnie. Chcę przystać przy tym. 11 rozdział, list do Hebrajczyków. Czytam 8 werset. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Abraham miał cechę posłuszeństwa. Był posłuszny w głosie Boga. I to znaczy, że miał głos Boga i był posłuszny. Bo posłuszny znaczy, że słucha głos Boga i jest posłuszny. Bo jak mam głos Boga, jak mogę być posłuszny? Mam głos Boga i jestem posłuszny. I taki był Abraham. I jak miał wziąć dziedzictwo, wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Mieszkał w namiotach. Dlaczego mieszkał w namiotach? Bo oczekiwał na miasto mające mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I nie, z jednej strony nie mieszkał w namiotach i oczekiwał też miasta, które ma mocne fundamenty. Ma fundamenty. Namioty nie mają fundamentów. Namioty nie mają fundamentów, nie mają fundamentów tutaj na ziemi, ale Abraham oczekiwał na miasto, które ma mocne fundamenty, i prawdziwe fundamenty mają, są te, które są w Słowie Bożym, w obecności Boga. To są prawdziwe fundamenty. Co zrobię, jak zbuduję tutaj duchowny dom na przykład, i który będzie miał fundamenty tutaj na ziemi, czyli w świecie, w zamysłach tego świata, które, w których rządzi diabeł i szatan. Nie chcę takiego domu zbudować. I Abraham też nie chciał z takiego domu zbudować. I dlatego mieszkał w namiotach, bo nie chciał mieć fundamentów, nie chciał mieć korzeni na tej ziemi, ale chciał zawsze być gotowy, aby przejść z miasta do miasta, z miejsca na miejsce, gdzie mu powie Pan. W zależności od tego, co mu powie Bóg, aby było gotowe jego serce, aby przyjęło, bo związuje się nasze serce wiele razy z ziemskimi rzeczami i nie może odkleić się od tych ziemskich. I to mogą być duże w tym świecie, ale mogą być też małe i nic nieznaczące, ale związują nas, trzymają nas, bo wsadziliśmy my fundamenty tutaj na ziemi i ma tą piękną cechę. Abraham mieszkał w namiotach i oczekiwał na miasto, te właśnie miasto, które budowniczym i twórcą jest Bóg. I teraz 17 werset. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaka. Zważcie, przyniósł, dał, ofiarował. Dał to z całego serca. Nie daję to na siłę. Albo dlatego, że mnie widzą inni, albo coś jeszcze. Przynosił. Czyli to, co mu Bóg powiedział, zrobił z całego swego serca. Zrobił z całego serca. Nie ziemskiego. I ofiarował Izaka jednorodzonego. I ofiarował jednorodzonego, bo wszystko ofiarował Panu. Swoją rodzinę, swój majątek, słudzy jego. I ofiarował jednorodzonego. Ten, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaka nazwane będzie potomstwo twoje. Czyli dał mu obietnicę Pan, urodzisz syna i poprzez tego syna ja pobłogosławię
wszystkie narody państwa. Amen. Przyjmuję obietnicę, wierzę w Ciebie, Panie, oczekuję. Nie wsadzam fundamentów na tej ziemi. Teraz przychodzi Bóg i aby mi zabrał, aby wezwał ode mnie to, co mi dał. Co Ty mówisz, Panie? Co to mi się teraz dzieje? To był głos z Boga, czy nie? Mógłby powiedzieć Abraham. Chyba nie usłyszałem dobrze, nie zważałem dobrze, ale był pewny, że to był głos Boga. I ten, który myśląc, że sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. I powiedział, że pomimo, jak ja go zabiję, ofiaruję, i to jest niezgodne z obietnicą, którą mi dał Bóg, jak ja go zabiję, Bóg go wzbudzi z martwych. Tak, w takiego mocnego Boga wierzył Abraham. Wierzysz, że masz mocnego Boga. Wierzysz, że Bóg, to co nie mieści się w Twoich myślach, w moich myślach, ani w naszej logice, ani w naszych planach, bo jestem człowiekiem słabym, grzesznym i nie mogę pomyśleć w planie Bożym, że Bóg może to uczynić. Ma sposób, swój Bóg, aby to uczynił. I w Piśmie Świętym, Pismo Święte jest pełne takich rzeczy. I dziękujemy Bogu. Jak widzisz próbę, jak widzisz trudność i niemożliwość tej rzeczy, niech nie załamuj się, ale wzmocnij się w wierze. Weź wiarę od Słowa Bożego. Wypełnij się wiarą poprzez Ducha Świętego, tak jak zobaczymy, abyś mógł iść z Izakiem na ofiarę. I wracamy do ofiarowania Izaka. I powiedział mu Bóg, abyś go ofiarował. Weź syna swego jedynego, którego miłujesz, idź, ofiaruj go w ofierze całopalnej. I Abraham wczesnym rankiem osiadłał osła swego, wziął z sobą dwóch sług i syna i poszedł na miejsce tam, gdzie Bóg mu wskazał. 3 dni drogi. I osioł, wiecie, którego wykorzystywali wtedy, aby przemieszczali się i aby dźwigali rzeczy. Dla nas osioł jest uniżenie. Osiołek jest uniżonym zwierzakiem, ale jest uniżonym zwierzakiem i nakładasz na niego i przez cały czas idzie. I pamiętam tam w Andro, na wyspie, jak byłem małym i tam jest schodków dużo i mieli osiołki, te wielkie ciężary i szły te osiołki. Osioł dla nas pokazuje nam uniżenie, pokazuje nam, że uniżam samego siebie wobec Boga, bo abym był posłuszny w głosie Boga, jest wymagane uniżenie. To nie jest czymś prostym. To nie jest czymś prostym. Jak mówię, Panie, amen, Twoja wola niech się stanie, i wtedy co robię? Mówię, nie, to zrobię tak, zrobię inaczej. Wtedy wpadam w pychę, wywyższam samego siebie wobec Boga. Osiołek jest uniżeniem. Nie zapominajcie, jak Pan Jezus Chrystus chciał wejść do Jeruzalemu, co zrobił? Powiedział dwóm uczniom, aby przyprowadzili osiołka. Przyprowadzili go i wsiadł na osiołka. I potrzebny nam jest ten uniżony duch. Ten uniżony duch wobec Boga. Wobec Boga, który stworzył niebo i ziemię. I abyśmy powiedzieli, amen, Panie, Ty wiesz, ja nie wiem. I kontynuuję. I kontynuował Abraham z osiołkiem. Jak dotarł do tej góry, po 3 dniach powiedział sługom, wy tutaj pozostańcie z osiołkiem, ja jeszcze pójdę trochę z chłopcem, pomodlimy się i wrócimy do was. I w całym tym wydarzeniu chcę zobaczyć, że widzimy do chwili, do tego momentu, że Bóg nie przygląduje się, ale Bóg przygląduje się. Abraham nie jest sam z Izakiem, z osiołkiem i z dwoma sługami, jest też Bóg razem z nimi. I Bóg nas widzi, bracia i siostry, i przygląduje się nam. I jak jesteś na kolanach i
płaczesz, Bóg jest z tobą. Bóg, Chrystus jest z tobą. I jak jestem w próbie i wchodzę z uniżonym duchem i mówię, Panie, pomóż mi, Bóg jest z nami, bracia i siostry. Taki jest Pan. Nie jest daleko. I jak dotarli blisko i przed wejściem na górę, patrzy się Izak i to było ostatnie uderzenie dla Abrahama i powiedział mały syn Izak do ojca swego, ojcze mój, widzę, wziąłeś drzewo, ale nie widzę jagnięcia na całopalenia. Nie widzę jagnięcia. I patrzy się Abraham i powiedział te wielkie słowa. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. I to mówi w prawdzie. Bo wierzył, tak jak zobaczyliśmy w liście do Hebrajczyków. I to jest przekaz. Bóg upatrzy sobie. On powie ostatnie słowo. I dziękujemy Bogu, bo nie chcemy powiedzieć my ostatniego słowa. Ale nie bój się, bo diabeł też nie powie ostatniego słowa. Pan powie ostatnie słowo. Pan wszelkiej mocy i to niech będzie ostatnie słowo. Tak jak Abraham. Bóg, synu mój, upatrzy sobie. Bóg, bracie, Bóg, siostro, upatrzy sobie. Jak się stanie to i tamto, Bóg upatrzy sobie. I naprawdę, bracia i siostry, szli razem i kontynuują drogę. I dotarli do miejsca, gdzie przygotował Abraham ołtarz i ułożył drwa. Miał ból w sercu, ale był posłuszny Bogu. Dziękujemy Panu. Niech Bóg nam da te posłuszeństwo, abyśmy widzieli je codziennie w naszym życiu. W tamtej godzinie, gdzie wszystko jest gotowe, dla tej ofiary, przyszedł Bóg. Anioł Pański zawołał z nieba, bo Bóg woła z nieba. I powiedział, Abrahamie, Abrahamie. On powiedział, oto ja. Zawsze był gotowy ten człowiek, jak wołał do niego Bóg, mówił, oto ja. Z początku. I teraz znowuż jesteśmy gotowi, aby jak nam powie coś Pan, oto ja. Abyśmy byli gotowi, jak nam powie coś Pan. Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego. I tam, gdzie Abraham był gotowy na ofiarę, podniósł oczy swoje i ujrzał za sobą barana i wziął barana i złożył na całopalenie zamiast syna swego. I teraz wyobraźcie sobie, jaką miał radość, jakie błogosławieństwo miał w sercu, jaki wdzięczny był Bogu, ale stracił przychylność Boga do Boga. Nie stracił w tej próbie, ale oczekiwał, że Bóg upatrzy sobie na koniec, że Pan powie ostatnie słowo i naprawdę nazwał to miejsce, że na tej górze Pan jest zaopatrzenie. Pan zaopatruje. I Pan w obecności Boga pokazuje się na górze. Nie pokazuje się mi Pan, powiedział mi ktoś. Idź, przybliż się do Niego i zobaczysz, jak Ci się pokaże. Idź i powiedz mu, że chcę wejść na Twoją górę. Chcę wejść tam, gdzie Ty jesteś. I zobaczysz, jak Cię weźmie, bo sami nie możemy, prawdą jest. I poprzez Ducha Świętego zaprowadzi Cię na górę. I tam się pokaże Pan Tobie. I oczywiście tam tu przyszła
obecność, obietnica Boga, przysięgłem na siebie samego, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu ziemi, i potomkowie twoi zdobędą grody i potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. I to jest obietnica dla wszystkich nas, którzy jesteśmy dziećmi wiary, którzy jesteśmy synami, córkami i wierzymy, że Bóg na koniec zadziała, że Bóg powie ostatnie słowo. I to, co Abraham powiedział wtedy, Bóg zaopłacił